tego okresu, to nic nie pamiętam kompletnie. Pamiętam tylko jedną osobę, Marcelinę i to wszystko, nic więcej. Moja pamięć sięga od tego, w domu było. Wtedy nie wiedziałam, co się dzieje w ogóle. No, zaczęłam dopiero się orientować, jak byłam już w domu. Jak się obudziłam, moją pierwszą myślą była chęć zobaczenia psa. No, ten pies ma na imię Lando. Jest czarnej maści i bardzo mnie lubi. Jak byłam w śpiączce, to co się nie czekał przy bramie, kiedy wrócę ze szkoły, ale nigdy nie przyszło. Jak do mnie tata go przywiózł, to na początku się mnie bało, a dopiero później ze mnie nie mógł zejść. Jak chcieli jechać do domu, to nie mogli go ściągnąć. No, największą trudność po wrocie do zdrowia sprawia mi ponowna nauka chodzenia i ponowna nauka pisania, bo i też nie mogę się spokojnić z tym, że nie ma mojej mamy z nami. I to było dla mnie ciężkie. Największym wyzwaniem było to, aby powrócić do poprzedniej sprawności. Też, bo nigdzie nie mogłam sama pójść. Wszędzie tata mnie pilnował. Nic nie mogłam zrobić sama. I że wszędzie musiałam przekulić. Ale przy kuli też jest ciężko, bo nie wszędzie mogą z nią wejść. Wstaję, jem śniadanie i wtedy w takie dni powszednie to przygotowuję się, aby wyjechać do tego domu środowiskowego. Jak po już wrócę, to mi się już nic nie chce, bo już tam mnie wymęczą dosyć. A w weekend to sobie idę do psów. Się z nimi zajmuję. Spacery sobie robię. Nad Wisłę chodzę. No i byłam też na turnusie w Tarłowie. Poznałam wiele osób, które niby były ze mną wcześniej, ale ich kompletnie nie pamiętam. Dopiero na turnusie ich poznałam. No i też wiele osób nowych poznałam, które też były uczestnikami tego turnusu. Skończyłam ze służbą ekonomiczną imienia Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. Na początku było ciężko, ale później mi się udało. No, do matury się prawie wcale nie przygotowywałam, bo tyle rzeczy z poprzednich lat pamiętałam. To, co nowego było, to ćwiczyłam na bieżąco. Więc tak szczerze to się nie uczyłam do matury. Tylko z tego, co już pamiętam, pisałam tą maturę. Chciałabym w końcu pójść do pracy jakiejś. No i w końcu móc z powrotem prowadzić samochód. Chciałabym powiedzieć takim osobom, które są w śpiączce, że się na pewno wybudzą i że są pod dobrą opieką. Warto wierzyć w to, że będzie dobrze i żeby się trzymali i dali radę.